Witam was, ja jestem Erykko, a wy oglądacie Zagrajmy w Team Fortress 2 w FFA, odcinek 4. Mam w tym odcinku zagrać z Spajem, ale na razie jeszcze jest mało osób. Z tego powodu zagram najpierw chwilę Scoutem, bo ostatnio mi się Scoutem bardzo fajnie gra. Weźmy jakiś krótki czas, bo dzisiaj muszę ten odcinek szybko wrzucić. Z tego względu nie chcę, żeby był zbyt przydługi. To jest Koch, King of the Hill. Taki średnio ciekawy tryb, ale zobaczymy, może coś ciekawego z tego wyjdzie. Liczą się kille, liczą się fragi, jak wiecie sami. Niezbyt znam tutaj rozłożenia apteczek. Spaj za mnie. O, zaliczyło mi fraga, czyli nie był deadringerem. Warto czasami patrzeć... O Boże. Nie mam nic lepszego na działko niestety. I boję się, że zaraz jakiś spy mnie podejdzie. Z tego względu wezmę apteczkę i idę naprzód. To jest apteczka. Pobawię się również z piłeczką. Bardzo fajnie można kogoś ogłuszyć i dobić ze scattergana. O. Lo! To było noobskie. Dobra, nie żyje ten medyk. Jak wiecie... To znaczy medyk. Boże. O bo zabił mnie. Trzeba było od razu zwiewać, jak to działko było. Ale jak wiecie, działko bez Enga nie jest już groźne takie. Tylko nienawidzę, jak ktoś bierze duże działko, jak jest tak mało osób. To jest noobskie. O, mamy już jednego spaja. Miejmy nadzieję, że zaraz się zmieni. Dużo trochę by było dwóch spaj na tak mały team. Nie udało mi się go ogłuszyć znowu. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. Mam pod ich spawnem. Pomyślałem, chciałem zniszczyć działko piłeczko. Ciekawe, że się da w ogóle. To jest spy. Albo nie. Z jakiegoś powodu to nie jest spy. Ale jakiś mało ogarnięty koleś. Ja jako scout mam zadanie głównie dobijania wrogów. Trafiłem go piłeczką na zbyt z bliskiej odległości, żeby go ogłuszyć, chociaż na chwilę. Wygrywamy, jak widzicie. Nie jest tak źle. Nienawidzę, jak ktoś mi tak podchodzi. Albo jeszcze gorzej, jak ktoś z melee weapona próbuje mnie zabić. Szczególnie jakaś szybka klasa. Jakaś szybka klasa, na przykład snajper. Wyciąga melee weapona i chcecie dobić, jak grasz scoutem. Bardzo wkurzające, bo wtedy takiej osoby nie mogę trafić. Bo jak inny scout wyciąga melee weapona. Walcząc na innego scouta, pamiętajcie, wyciągajcie melee weapona. Chyba, że się normalnie porusza, nie jak pojebany. Zaraz wyciągnie melee weapona. Albo nie, ale mnie osikał. To jest apteczka na szczęście. Uj, tu jest Engu. No Boże, dlaczego ja go z bliska przy okazji nie trafiłem z jakiegoś powodu? A to jest nasz spawn? Nieźle nam idzie, nawet jeszcze... W sumie raz zginąłem, dwa kile jedynie. Widocznie jakiegoś spawn musiałem ubić, bo mi się wydawało, że 3 kile miałem. O, no i kampimy pod ich respem. Nie dziwię się, że tak mało kili mamy. Ha. No właśnie, tak się piłeczką robi. Najlepiej tak snajperów, którzy celują, robić. Wtedy łatwo ich ubić. O Boże. Ktoś tu... LOL. Uwielbiam tak. No i właśnie znienawidzony przeze mnie snajper, ale zginął na szczęście.
Nie, tylko nie z tym miniganem. Ale nie podpalił mnie na szczęście, bo mi pomógł Engu. Już wzięli dwóch grubych, bo nie mogą sobie poradzić. Co jest z tą piłą? Ona chyba dalej tu jest. Kurde, no akurat scoutem gram, gdzie ja mogę pomiędzy piłami manewrować bez problemu. A ja nie wiem, gdzie ona jest. Tu się ogólnie buguje, zauważyłem. No nie no, mam medykady do tego, więc nawet szans nie miałem. Ale 10 sekund zostało nam, więc nie jest tak źle. O, zaraz overtime minie. I już koniec, wygraliśmy. No to teraz przynajmniej będę mógł sobie pograć z Spajem, tak bez problemu. Mam nadzieję, że mi się piła odbuguje, bo nie wiem co z nią jest. Czy ona jest tutaj na ziemi, czy gdzie jest? Szybko trzeba wybrać przebranie. Ja bym poradził na przykład pyrę. Pyra to dobre przebranie zazwyczaj. I ponieważ nie ma działek, prawdopodobnie to nie będziemy używać sapera, więc nóż jako druga broń. Tu można fajnie... O Boże, nie udało mi się wejść niestety. Na dach. Ale to nic takiego w sumie. Gram z zegarkiem niewidzialności, chociaż trochę bez sensu na tyle osób. Zaraz na Dringera zmienię. Chociaż fajnie można uciec nawet, jak kogoś zabijesz. Wtedy często możesz uciekać. A właśnie. Tak. Spajem warto, jeżeli używasz zwykłego zegarka, często skakać. Przy Deadringerze to nie jest jakoś konieczne, ale przy zwykłym zegarku zalecane skakanie. Ale zwykły zegarek ma bardzo długą niewidzialność, jakieś 15 sekund, tak bym oceniał. Może trochę mniej. O Boże, jeśli nie jestem nieprzebrany. Nie zauważyłem tego i znowu HP straciłem przez to. Jednak z Deadringerem się na mało osób znacznie wygodniej gra. Chociaż no oczywiście jest to do przewidzenia, kiedy się robi. Kiedy się robi spy. Dobra, zdejmę tamtego snajpera albo tego spaja. Albo tego solda. Albo tego spaja. Z ich tu tylu, że nawet nie ogarnia. O Boże. Ech. Nienawidzę. Nie potrafię już stabować niestety. Co mi wyszedł skill z tego, bo kiedyś tak potrafiłem świetnie face stabować. Tak kolesie nie widzieli co się dzieje. Face stabuje się idąc w kolesia. Przy nim trzeba, jak już będziesz bardzo blisko niego, trzeba lekko skręcić. I kiedy skręcisz się szybko, bardzo obrócić, wtedy gra odczytuje tak, jakbyś był za nim. To jest nadal taki... No dlaczego mi wszystkie fragi kradniecie? Ha, udało mi się go zabić, ale z rewolwera to nie jest tak naprawdę kill. To jest tylko fart, że mi się udało kogoś zabić z rewolwera, szczególnie z tego. W sumie nie wiem po co mi on jak, nie ma żadnych w sumie konstrukcji. No ale zawsze może się coś trafić. I krytyki z tego walą po 108 chyba. O Boże. A, jest na Deadringerze. Dlaczego on teleporter stawia? I mam krytyka. Tak chamsko ze strzelby mnie zdjął. No ale dobra. Nie trafiłem tym krytykiem. Mało HP miał, bo dwoma strzałem tylko trafiłem, więc tam 30-40 może go walnąłem. Zobaczymy jak teraz wyjdzie. Może zmienię klasę, bo też mówię, się nagram z Spajem w następnym odcinku. Nie wiem czy mówiłem, planuję w następnym odcinku grać z Spajem, bo mało osób jest na serwerze. A chcę coś dzisiaj wrzucić, bo dzisiaj nagrywam ten odcinek. Z tego względu chcę, żeby dosyć krótki... O, dobrze, działko postawiliście. O Boże, znowu mnie ta pyra ze strzelby zdjęła. A prawie tego solda pewnie miałem. Czasami się tak zdarza, no niestety. Nie wiem, czy ten spaj do mnie pruł jakiś strzał stąd, czy do wroga. Coś mi się zdaje. Nie, to nasz spaj. Dobra.
Byby takiego gonił tą pyrę przecież. Chyba, że ta pyra też była spaje. To dwóch było spaje. Tylko, że spaje chyba, jak są przebrani za spajów, to nie mają tych masek. Znaczy masek tych przebrań. Dobra. Podemomanie. Aha, zdjęty scout, ale mi chodziło, żeby tego solda zdjąć. Dobra, zdjęty. Medyk. Na szczęście medyk szybko scouta leczy, więc scout nie jest spowalniany dzięki temu. To ogólnie szybko leczy, dlatego że ma mało HP oczywiście, nie to, że jakoś specjalną premię ma. No ani raz go nie trafiłem. Nienawidzę Scattergana z tego powodu. Ze strzelby zwykłe się lepiej strzela niż ze Scattergana według mnie. O, misja się kończy już. Ale mapa jeszcze nie, na szczęście chyba. Miejmy nadzieję, bo jeszcze bym sobie chętnie pograł z Kautem, bo naprawdę fajnie się gra. O, jeszcze nie. Jeszcze jedna runda będzie. Może sobie właśnie z Kautem, to znaczy z Kautem już gram. Może sobie z Pajem jeszcze pogram. O, to był Spy. To wiem przynajmniej za kogo jest przebrany Spy, za Demomana będzie zapewne. Z Pajem też często trzeba zmieniać ubrania oczywiście. Im mniej jest osób na serwerze, tym częściej. Potem nawet trzeba się za soldów przebierać i tak dalej. Te wolniejsze klasy. No niestety. Chciałem go trafić w stopę przynajmniej z piłeczki. Krytyk z piłeczki przy okazji to jest trafienie w głowę. Albo też można normalnie losowym krytykiem trafić. Chociaż oczywiście rzadko one się zdarzają, nie wiem, z 10% szans chyba mają. Nikt mnie nie goni. Muszę uciec, się uzdrowić. Nie mam co ginąć, bo to jest długi spawn przecież. Chodźcie. Chodź na mele. Ale to był jakiś free to play, więc nawet nie będę się za bardzo podniecał tym zwycięstwem. Za to tego chętnie zabiję, bo ma mini działka. Nie dam ci tego, tej podniety z zabicia mnie. Nienawidzę, jak ktoś podskakuje, a mu strzelam po nogach. I chuja mi teraz zrobi. Nie, masz strzelbę! Jak śmiesz mieć strzelbę? Trzeba było ci wziąć flarownicę, nie strzelbę. O Boże. To jest spy chyba. To jakiś noob. Dziwne to było. Jeszcze mogę sobie spajem pograć, jeszcze 2 minuty zostały, więc... A nie, bo już mamy spaja. No Boże, ludzie mi kradną spaja. Dobra, to pogram soldem. Soldem, nie demomanem, nie pyrą. Z soldem, jak zauważyliście, zmieniłem znowu na wyrzutnie wolności, wyposażenie. Z tego względu, że jakoś mi się wygodnie gra. Wtedy nie muszę zmieniać, niekoniecznie muszę zmieniać na pyry. W sensie na strzelbę. Bo czasami wystarczy to, że mam wyrzutnię rakiet szybszymi pociskami. Dzięki temu oczywiście nie może odbić pocisku, bo o to chodzi w walce na pyry. One wcale nie walą jakoś specjalnie dużo, tylko na bardzo bliskie odległości dużo walą. Ale chodzi o to, żeby nie odbiły twoich pocisków, żeby po prostu wszystko w nie trafiały i żeby w ciebie nie walnęli krytykiem. Dobra, sentry gun zdjęty, o to chodziło. O Boże, ale ten niestety ma cały czas krytyki z tego względu, że pruje tymi mini działkami. Cały czas do mnie pruje z tych krytyków. Wkurzające to bywa. Dobra, soldem będę grał, bo sold się przyda. Jest credit to team. Te pyry ogarniają te mini działka na szczęście. A my możemy ruszać dalej.
Nic takiego ciekawego nie ma niestety. Nie wiem, jaka mapa by się nadała tak bardzo dobrze na grę z Spajem. Payloady się bardzo dobrze nadają, czyli pchanie wózka. Bo jeżeli jest na punkty niekoniecznie, ale na pchanie wózka znacznie łatwiej się ich zabija, bo wszyscy są skupieni w jednym punkcie, na przykład pchając wózek lub go broniąc, stojąc przy nim. Czasami tak jest oczywiście i wtedy można strasznie dużo fragów nabić, killi za jednym razem. O Boże. No dobra, dobra. Już wygrywamy na szczęście. A to jest spy. O Boże, koleś wziął specjalnie spy'a pewnie, żeby ten revenge'a ode mnie wziąć. W ogóle ktoś, kogo dominowałem, chyba wyszedł, dwóch chyba dominowałem. Ale nieważne, sporo osób się tu przewija oczywiście. O, to już by było na tyle w tym odcinku, no niestety na koniec się nie zrespiłem, żeby kogoś zabić dodatkowo. To ja jestem Eryka i się z wami żegnam. To było na tyle w tym odcinku, jak już mówiłem, to cześć, na razie, pa!